Cześć, witajcie w Studio Pilates na kolejnym odcinku ćwiczeń. Dziś praca w pozycji stojącej. Pamiętaj, czego nie możesz robić, oczywiście nie rób nic, co sprawia Ci dyskomfort. Zaczynamy. Nogi na szerokość bioder, stopy równolegle, ciężar równomiernie rozłożony na całych stopach. Ułóż ręce na miednicy. Wykonamy tyłoprzodopochylenie miednicy w celu ustalenia jak najlepszej pozycji neutralnej. Wdech przygotowawczy. Z wydechem pochyl miednicę na siebie. Z wdechem wróć do pozycji neutralnej. Z wydechem na uda. Z wdechem wróć do pozycji neutralnej. Z wydechem na siebie. Z wydechem wróć. Z wydechem na uda. I z wdechem wróć. Zatrzymaj w pozycji neutralnej, ręce przełóż do boku, wdech, z wydechem zaokrąglij plecy, złącz łokcie, piąstki z przodu, z wdechem otwórz klatkę, dłonie i wydech. Wdech i wydech. Wszystko w granicy komfortu, pamiętaj, żeby nie wychylać też wbrew swojemu ciału. Każdy będzie miał inną mobilność, inne możliwości, także tym się nie przejmujemy. Wszystko w granicy komfortu musi zostać. Rozluźniamy. Szeroko nogi, ręce do boku, wystaw piętkę, wdech. Z wydechem ręka dąży do ręki, z wdechem opuść i druga strona. Wydech i wdech. Rozluźniamy ciało, wydłużamy. Bardzo fajne ćwiczenie. Bardzo relaksuje nasze ciało, rozciąga i wzmacnia jednocześnie ramiona. Rozluźniamy szeroko nogi, jedną nogę uginamy, opieramy łokieć, wdech, z wydechem przenieś bokiem, oddychaj głęboko. Powolutku wyprostuj i druga strona, kolano w linii kostki, opieramy łokciem, wdech, z wydechem do pionu, wdech. Przenieś, wydłuż linię ciała. Oddychaj głęboko. Powoli wyprostuj. Ułóż rękę przed stopą. Powoli wyprostuj. I druga strona. I powoli wyprostuj. Dobrze, półprzysiady, nogi na szerokość ramion. Wdech, z wydechem wychylając miednicę, uginamy kolana. I z wdechem prostujemy pupa do tyłu. Plecy zostają cały czas neutralne. Kolana nie wychodzą z linii kostek. Ciężar równomiernie na całych stopach. Zrób półprzysiad, opuść ręce, złącz, jakbyś trzymał kartkę papieru. Łopatki ściągnięte, barki daleko od uszu, plecy neutralne. Wdech, z wydechem zbliż dłonie do centrum. Z wdechem wyprostuj, nie unosząc ramion. Z wydechem zrób półprzysiad, opuść ręce, nie zaokrąglaj pleców. Wdech, z wydechem do centrum. Wdech, wyprostuj, z wydechem zrób półprzysiad, opuść ręce, wdech, z wydechem do centrum, wdech i wydech.
I rozluźniamy. Pięknie. Bliżej stopy stawiamy. Robimy maleńki półprzysiad. Wysuwamy w przód prawą nogę, ciężar na lewej. Obydwie ręce na zgiętym udzie. Zadzieramy, obciągamy palce. Praca w stawie skokowym. Oprzyj napięcie i rotacja w stawie biodrowym. Zatrzymaj, pochyl delikatnie w przód, nie zaokrąglając pleców. Pierwszy stopień rozciągnięcia tylnej strony uda. I zaokrąglając plecy, pomalutku zjeżdżamy po nodze w dół. Wycofaj nogę do nogi i kręg po kręgu. Powolutku wyprostuj. I znowu zrób mały półprzysiad, wysuń w przód lewą nogę, ciężar na prawej. Zadzieramy, obciągamy palce, praca w stawie skokowym. Oprzyj napięcie, rotacja w stawie biodrowym. Pochyl troszeczkę w przód, nie zaokrąglając pleców. I zjedź po nodze w dół, zaokrąglając plecy. Wycofaj nogę do nogi, kręg po kręgu, łagodnie. Wyprostuj nogi na szerokość bioder. Wysuń do tyłu prawą nogę, przyklej piętę do maty. Pochyl w przód, nie odrywając pięty. Praca w stawie skokowym tylnej stopy z wdechem. Przejdź na palce, wydech, opuść piętę. Rozciąga nam się aktywnie łydka i praca stawu skokowego. Bardzo ważne ćwiczenie. Bardzo często dochodzi do urazów właśnie tego stawu. A tu w tym ćwiczeniu pięknie go wzmacniamy. Zatrzymaj, pochyl w przód, nie odrywając pięty. Dostaw nogę do nogi. Wysuwamy lewą nogę, przyklejamy piętę do maty, pochylamy w przód ręce wzdłuż ciała. Z wdechem przejdź na palce i wydech, opuść piętę. Zatrzymaj, nie odrywając pięty, pochyl w przód, mocno wciśnięta pięta w matę. Dostaw nogę do nogi, nogi na szerokość bioder, wysuń do tyłu prawą nogę w takiej odległości, aby ugiąć kolano, można było ugiąć kolano udo mniej więcej pionowo do maty, pięta w górze tylnej nogi, ręce na miednicy. Wdech, z wydechem zjedź pionowo w dół i z wdechem do góry. Przednie kolano nie powinno wyjść z linii kostki, patrząc od góry. Wydech, najlepiej robić to przy lustrze, tak żeby dobrze kontrolować tą pozycję. Dostaw nogę do nogi, nogi na szerokość bioder, wysuń do tyłu lewą nogę, też w odpowiedniej odległości. Dobrze to trzeba wymierzyć. Ciężar na tylnym udzie. Czujemy? Pięta w górze, tylna. Wdech, z wydechem zjedź pionowo w dół i z wdechem do góry. Dostaw nogę do nogi. Dobrze, kilka wykroków teraz do tyłu prawej nogi. Wdech, z wydechem wysuń do tyłu prawą nogę, zrób półprzysiad i z wdechem wróć. Cały czas ta sama noga. Wydech i wdech. I druga noga. Gdy suniemy stopą po macie, jest łatwiej złapać równowagę i łatwiej wyczuć odległość, na którą trzeba wysunąć stopę. Rozluźniamy i do przodu kilka wykroków. Uważaj, w momencie, kiedy zaczynasz wysuwać nogę, od razu przenieś ciężar na tylne udo. Wdech,
z wydechem wysuń nogę, zrób półprzysiad i z wdechem wróć. Jest to trudniejsze ćwiczenie. Mamy tendencję za bardzo do przenoszenia obciążenia na przednią nogę. I druga noga. Pierwsze powtórzenie zawsze jest trudniejsze. Później już ciało łapie tą równowagę, odpowiedni tonus, napięcie mięśniowe. I rozluźniamy. Pięknie. Nogi na szerokość bioder. Wysuń do tyłu prawą nogę. Wyprostuj kolce biodrowe, czyli cała miednica cały czas patrzy w przód. Ręce przy uszach. Wdech. Z wydechem unosząc tylną nogę, powoli pochylamy tyle samo tułów i opuszczamy. Powolutku. Cały czas skupiając się, żeby nie rotować miednicy. I rozluźnij, druga noga. Wysuń lewą nogę, wyprostuj. Wdech z wydechem. I rozluźniamy. Pięknie. Dobrze. Weźmiemy gumę. Może to być równie dobrze sznurek. Można dosyć szeroko na początek chwycić, żeby wyczuć tą odległość ręki od ręki. Z wdechem unieś ręce do góry. Z wydechem przenieś za głowę. Wdech i wydech. Jeśli nie mogłeś przełożyć rąk, zwiększ zakres. Jeśli był to duży luz, zmniejszamy. Wdech i wydech. Bardzo piękne ćwiczenie, rozciągające obręcz barkową, poprawiające też pojemność oddechową. Jest to ćwiczenie oddechowe. Bardzo polecam wszystkim, i dzieciom, i dorosłym. Mamy bardzo dużo tutaj blokad jednak w górnej części klatki i takim ćwiczeniem zachowujemy w dobrej kondycji. Rozluźnij. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Te kilka prostych ćwiczeń pozwala utrzymać nasze ciało w dobrej kondycji, w dobrej formie i nas samych w dobrym nastroju. Zachęcam Cię, ćwicz razem ze mną. Do zobaczenia.